Ja chciałam podziękować panu ministrowi za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Myślę, że rząd stoi przed tak wielkimi wyzwaniami, że taka debata ministrów spraw zagranicznych, byłych ministrów spraw zagranicznych jest bardzo istotna. I niezależnie od dyskusji, które były toczone w przeszłości, sygnał na zewnątrz w tej debacie, że jesteśmy zgodni i że jesteśmy skłonni walczyć o nasze interesy, jest bardzo ważnym sygnałem. Ja osobiście za największe osiągnięcie, czy jedno z największych osiągnięć rządu Jarosława Kaczyńskiego uważam szczelność w ośrodku władzy i niezachwianie, jednolite zdanie prezentowane na zewnątrz, zarówno przez prezydenta, który budując swoją politykę wschodnią, był silnie wspierany przez rząd. Bo ta polityka wschodnia, która jest wielkim osiągnięciem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jest skuteczna tylko o tyle, o ile jesteśmy w stanie ją wspierać na forum Unii Europejskiej i NATO. To jest tak naprawdę przeniesienie całej idei i to nam daje siłę w obydwu ugrupowaniach. Więc ta zgoda, która od pewnego już czasu jest przecież widoczna, bo zarówno prezydent, premier, jak i minister spraw zagranicznych na zewnątrz podczas wielkich wydarzeń, szczytów europejskich czy szczytów NATO występują zgodnie. I to jest bardzo ważne. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani minister i pan minister, i nasz gospodarz Radosław Sikorski. Bardzo proszę. Czas biegnie, więc chcielibyśmy przejść do wyzwań, więc krótko. To ja dziękuję państwu za przyjęcie zaproszenia, władzom Uniwersytetu za gościnę, bo przypominam, że spotykamy się, aby inaugurować Dzień Służby Zagranicznej, który chciałbym, aby był świętowany w tym czasie. Precyzyjnie powinno być 16 listopada, bo to jest dzień w 1918 roku, w którym jeszcze nie marszałek, ale wódz naczelny Józef Piłsudski wystosował pierwszą depeszę oznajmiającą światu, że powstało państwo polskie, i my uznajemy to za początek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i nowożytnej dyplomacji. Jako część tych obchodów jutro ministerstwo będzie otwarte dla publiczności. Ambasadorowie i aplikanci będą oprowadzać po gmachu MSZ, po pałacyku na Foksal, po tak zwanym szpiegowcu, gdzie jeszcze dogorywa Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, bo za chwilę łączymy się we wspólne ministerstwo. I dzisiaj wieczorem po raz pierwszy przyznane będą odznaczenia benemerito, dobrze zasłużony dla spraw wzmacniania pozycji Polski za granicą. Pierwszym kawalerem benemerito będzie pan minister Władysław Bartoszewski. Panie ministrze, panie ministrze, jak Lenin, będzie pan miał legitymację numer jeden. Pan minister cytował klasyka Lecha Wałęsę, mówił też o zaufaniu, więc pozwoli pan minister, że ja też zacytuję klasyka pana, bo gdy pan został ministrem i odziedziczył mnie w spadku po Bronisławie Geremku jako podsekretarza stanu, to powiedział pan: panie Radku, rób pan, jak pan nawalisz, pan użył innego słowa, to pana odwołam, a póki co panu ufam.